Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Cieszę się, że możemy wspólnie przeżywać Bożą obecność na tym miejscu. Drodzy, dzisiaj mamy szczególnego gościa pośród nas. Jest to brat Andrzej Kwaśny, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce. Jeśli ktoś nie wie, co to za stowarzyszenie, to myślę, że dzisiejszego wieczoru dowie się więcej, sporo. Ja tylko tak modląc się przypomniałem sobie początek lat 80. Bardzo chciałem przeczytać Biblię. Byłem wtedy niewierzący i chciałem przeczytać Biblię, ale jej nie można było zdobyć nigdzie. Jej nie było po prostu ani w sprzedaży. Księża, jeśli mieli, to mieli dla siebie. I dopiero w 82 roku ktoś zakupił dla mnie jakiegoś tam źródła. I pamiętam do dzisiaj ten obrazek, jak z żoną nawzajem wyrywaliśmy sobie Biblię, żeby ją czytać. Żona mówi, ja idę teraz uspać dzieci, a ty czytaj. Bo jak uśpię dzieci, to ja będę czytać. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Patrzę na swoje półki z książkami. Mam chyba ze 6 różnych tłumaczeń. Od wyboru do koloru. Nawet w tym telefonie mam kilka tłumaczeń Biblii. Mogę czytać w każdej chwili. I cieszę się, że brat jest dzisiaj pośród nas. Przybliży nam tą służbę i przywitajmy go oklaskami. Bardzo proszę. Chwała Panu Jezusowi. Halleluja. Cieszę się, że jestem razem z wami tutaj. Słuchajcie, chcecie zobaczyć szczęśliwych ludzi, naprawdę zadowolonych z życia, którzy się uśmiechają, którzy są bogaci w łaskę Bożą. Obejrzyj się koło siebie, siedzi taki ktoś. Naprawdę, spójrzcie na siebie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Słuchajcie, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Niesamowicie szczęśliwi, bo Jezus dał nam nowe życie. I to jest skarb. Jesteśmy bogaci. Słuchajcie, chcecie, żeby ludzie się uśmiechali dookoła was, tam, gdzie idziecie, do pracy, do szkoły, na ulicach? Chcecie, żeby byli szczęśliwi tak jak wy? Jak ja? Chcecie czy nie? Amen. Głoście Ewangelię. Głoście Ewangelię. Bo jak to się stało, że jesteś szczęśliwa, że jesteś szczęśliwy? Że Bóg zmienił twoje życie, że zabrał grzechy z twojego życia, dał ci nowe możliwości. Widzisz perspektywę w wieczność. Czy to nie jest niesamowite? To jest super. To jest najlepsze, co może nas czekać. I to jest przewidziane i Bóg przyjdzie, Chrystus przyjdzie i będzie nas brał do swoich mieszkań i będziemy na wieki z Nim mieszkać. Słuchajcie, ale ważne jest, żebyśmy pamiętali, że ci ludzie dookoła są głodni. Są smutni, zrozpaczeni, tak jak myśmy byli kiedyś bez Jezusa. I dlatego tak ważne jest, żebyś założył buty do głoszenia Ewangelii. Wiecie, tutaj akurat brat puścił ten slajd, który nie jest początkowy, ale chwała Bogu za niego. I chciałbym zwrócić uwagę, że ta duchowa zbroja, o której pisze Paweł w liście do Efezjan, jako wyposażenie każdego chrześcijanina, ciebie i moje wyposażenie, twoje wyposażenie, do walki z mocami w okręgach niebieskich, przeciwstawiania się złu, składa się z różnych elementów, z hełmu zbawienia, z tarczy wiary, pancerza, sprawiedliwości, pasu prawdy, miecza Ducha Świętego, Słowo Boże, ale także do wyposażenia należy coś bardzo ważnego. Buty do głoszenia Ewangelii. Żeby przeprowadzić zwycięski bój i ostać się w dniu złym, trzeba mieć także buty, obute na nogi, nie gdzieś tam w szafce, żeby głosić Ewangelię. Żebyś się spełnił, żebym ja się spełnił jako chrześcijanin, muszę mieć ten też element. Wszystkie są ważne. Hełm zbawienia, tarcza wiary, która gasi pomniejsze pociski złego, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, miecz Ducha Świętego, Słowo Boże, ale zobaczcie, wymienione jest także, i to jest bardzo ważne, że żeby chrześcijanin się w pełni spełniał w swoim życiu chrześcijańskim i wypełniał wolę Bożą, żeby był przygotowany do podzielenia się dobrą nowiną. Nie patrz na biednego, że jest biedny. Ubogać go. Powiedz mu,
Ewangelię. Powiedz mu dobrą nowinę, że Jezus go kocha, że nie jest samotny, że nie jest opuszczony, że jest ktoś, kto umarł za niego. Powiedz mu to po prostu. Poproszę o pierwszy slajd. To ja muszę puścić, tak. Przypomniałem sobie, bo... O! Kiedy czytamy Księgę Ezechiela w 2 rozdziale, są tam zaskakujące wręcz, przynajmniej nie, słowa, które wzbudzają mój respekt jeszcze większy dla Boga. W 2 rozdziale Bóg powołuje Ezechiela na swojego proroka. Proroka, który ma mówić do ludu Izraela, żeby zawrócił swojej złej drogi z grzechu, stania tyłem do Boga, do odwrócenia się twarzą, do powrotu do Boga. I powołuje Ezechiela w 2 rozdziale i mówi do niego: a oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Lecz mów do nich, bo cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. Mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. I wiecie, w tym rozdziale to powtarzają się kilkakrotnie te słowa. Wiecie, co mi mówi ten fragment Pisma? Że Bóg zna nasze serca, ludzi. Że my jesteśmy przekorni, wszyscy. Izraelici znali Boga Jahwe. Odstąpili od Niego. Bóg powołuje proroka Ezechiela i mówi do niego: idź, mów do nich moje słowa, bez względu na to, czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, gdyż oni są przekorni. Nie zrażaj się, że nie słuchają ciebie. Bądź przygotowany na to, że będą oporni, że nie będą się wsłuchiwać w to, co do nich mówisz. Nie bądź zawiedziony, jeżeli nie odpowiedzą od razu i powiedzą: jakie fajne rzeczy mi opowiadasz, jak to dobrze to słuchać. Trzeba wrócić do Boga, żeby tak naprawdę żyć. Życiem prawdziwym, życiem szczęśliwym, spełnionym, radosnym. On mówi do tego proroka, że spotka się z oporem ludzi, do których przyjdzie i będzie mówił. Ale jednocześnie mówi mu to czterokrotnie. Mów do nich bez względu na to, czy cię będą słuchać, czy nie. Kiedy przyjrzymy się tym słowom w aspekcie tego, co mówi Pan Jezus do swoich apostołów, już czytając Ewangelię Marka, i mówi do nich takie słowa. Powiedział Pan Jezus do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, wszelkiemu stworzeniu. I mówi o tym, że wszyscy mają usłyszeć Ewangelię. Że wszyscy mają prawo do tego, żeby być skonfrontowani z Ewangelią. I mówi dalej Jezus, Pan Jezus mówi, że część z nich uwierzy i przyjmie. Uwierzy i ochrzci się. I oni będą zbawieni, będą uratowani. Ale część z nich nie uwierzy. I ci ludzie będą potępieni, odrzuceni. Ale przesłanie mówi do nich: idźcie i głoście wszystkim. Bez względu, czy będą słuchać, czy przyjmą, czy nie. Każdy ma prawo, człowiek, usłyszeć Ewangelię Bożą i dokonać wyboru, własnego wyboru, czy zechce pójść, czy nie zechce pójść za Jezusem, ale ma prawo do usłyszenia. Wiecie, zadanie jest bardzo bojowe, a powiedziałbym wręcz strategiczne i bardzo wymagające dla Kościoła. Bo to my jesteśmy Kościół, który jest powołany przez Pana Jezusa do tego, żebyśmy wypełnili Jego słowa. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, wierzący, nawróceni, którzy przyjęliśmy zbawienie wieczne płynące z krzyża Golgoty, gdzie nasz Pan i Zbawiciel umarł za nasze grzechy. Każdy z nas jest zobowiązany być w tym przywileju głoszenia Ewangelii. Jest to radość, ale też i
przyjemny obowiązek, żeby pamiętać, że dookoła ciebie są ludzie, którzy żyją w znoju, w smutku, rozpaczy, oddaleniu od Boga żywego. Nie znają Go. Nie znają Go. Tak jak ty znasz. Bardzo ambitne zadanie. Idźcie na cały świat. Idźcie, głoście wszystkim. Ja sobie nieraz wyobrażałem, jak ja mam to zrobić, Panie Jezu? I wyobraziłem sobie ulicę Marszałkowską w Warszawie, gdzie żyję i mieszkam. I tam się czasami wylewają ludzie, tłumy z domów centrum, z autobusów i wychodzą z pracy i idą tymi szerokimi ulicami naprzeciwko ciebie. I ty widzisz te osoby, kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, stoisz naprzeciwko nich i mówisz tak, do jednego pokazujesz, czy znasz Jezusa. Do drugiego, czy poznałeś Go jako swojego Zbawiciela? Czy wiesz, co Jezus zrobił na krzyżu? Czy wiesz, że Bóg ciebie kocha? Do każdego z nich. Bóg mówi tak, macie się tak zorganizować, żeby objąć wszystkich ludzi głoszeniem Ewangelii. I nie zrobi tego ktoś tam za nas, tylko to robi Kościół. Do tego jest powołany. Kościół Boga żywego. To jest bardzo ciekawe, że Bóg powierza nam, którzy czasami czujemy się nie w pełni spełnieni w tym, żebyśmy byli gotowi, w pełni wykwalifikowani do tego, żebyśmy głosili Słowo Boże, a jednak mówi, że ty i ja mamy pójść. Mówimy, pastor jest przygotowany, ewangelista. Tak, on jest po szkole teologicznej. Ale ja? Jeszcze coś powiem takiego, co zasmuci? Niewłaściwie powiem. To nieprawda. Jezus daje mądre usta. To jest łaska Boża. Ale chodzi o to, że wstań i idź, a resztę zrobi Bóg. Powiem wam, jak wspaniały jest Jezus. Wiecie na pewno sami, ale muszę wam powiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Kolumbii. W Kolumbii było ukryte laboratorium, gdzie produkowano narkotyki. Bardzo brzydka rzecz. Ukryte głęboko w lesie, pod ziemią, schowane przed policją, przed służbami. Pracowało tam 44 tak zwanych laborantów, którzy produkowali śmierć. Ale to jedno laboratorium różniło się od innych, wielu ukrytych, tym, że w tym laboratorium jeden ze strażników przyniósł Nowy Testament do czytania. Słowo Boże, książeczka, nieduża. No i ciekawe, jeszcze najważniejsze, że zaczął czytać. Jak zaczął czytać, Bóg zaczął przemawiać do jego serca i powiedział do kolegi, słuchaj, tu jest napisane, że jest ktoś, kto mnie kocha. Taki Jezus. U nas wszyscy wierzą w Jezusa i chodzą z różnymi tam transparentami w Kolumbii. Ale tu jest napisane, że on osobiście mnie kocha. I ten drugi człowiek, pokaż, pokaż. I zaczął czytać, też go to przejęło. Patrzą, oni nic nie robią. No to podszedł trzeci, też zaczyna patrzeć, co tam jest. W końcu się zgodzili, żeby ktoś czytał, oni będą pracować. Ci laboranci, w cudzysłowie. Jak czytali na zmianę te pismo w tym laboratorium, to ludzie płakali. I wstrząsało to ich sumieniami, że żyją wbrew prawu i wbrew Bogu. Nie minęło długo czasu, zdarzało się nieraz bójki. Kto będzie czytał tego dnia? Niestety, tak. Tak chcieli czytać. Stety, chcieli czytać. I wiecie co? Wszyscy wyszli na powierzchnię, zgłosili się do organów ścigania. Powiedzieli, co robili, powiedzieli, gdzie robili. Dostali wysokie wyroki w sądach, ale byli ludźmi przemienionymi przez Boże Słowo, bo to łaska Boża dotknęła tych ludzi. Wiecie, oni nawrócili się, upamiętali się. Bóg dotknął ich życia, stali się innymi ludźmi. Byli szczęśliwi, zadowoleni, że wreszcie nie boją się, prawda? Prawa, które ich ściga, są wolni, bo Bóg ich kocha. I słuchajcie, 17 z tych ludzi, to jest fakt, zostało pastorami w Kolumbii. Po odbyciu oczywiście wyroków. Zostali pastorami. Bóg jest wspaniały, cudowny. Jezus jest niesamowity. Wiecie co? W pewnym mieście był pewien taksówkarz, który
nie był takim prawdziwym taksówkarzem, można by to powiedzieć, w Taszkencie. On niby przewoził ludzi, ale na śmierć. Zabierał ich spod dworca kolejowego albo spod lotniska, na lotnisku odbierał. I zamiast ich zawieźć do hotelu, gdzie powinien, zawożył ich na obrzeża miasta i tam mordował. Zabijał ich, zabierał im wszystko, co mieli przy sobie ci podróżni. Ukrywał się, wrzucał do rowów tych ludzi. Nie można było go schwytać. Pewnego razu zdarzyło się, że podróżujący człowiek, którego wiózł niby to do hotelu, miał przy sobie książkę oprawioną w skórzaną okładkę. Ona była w jego oczach drogocenna, tego taksówkarza. I on sobie wziął ją wraz z innymi cennymi rzeczami tego pasażera. To było Pismo Święte, tak jak podejrzewacie. I zaczął czytać. Jak zaczął czytać, to Bóg zaczął przemawiać do niego. Dotknął jego serca, jego wnętrza. Ten człowiek zobaczył na siebie, na swoje życie. I powiedział, ja nie chcę tak dalej żyć. I wiecie co? Oddał się w ręce policji. 24 lata siedział w więzieniu, czytał Biblię. Nawrócił się dzięki łasce Pana Jezusa. Stał się innym człowiekiem. Był zbawiony w Chrystusie. Wyszedł z tego więzienia po wielu latach jako nowy człowiek i w Chrystusie założył kościół. Jest pastorem w tym kościele. Wyobrażacie sobie coś takiego? To jest niesamowite. To wszystko Jezus robi. To jest niesamowite. Inny fakt. W tym hotelu w Phoenix pewien człowiek, który nocował tam, zostawił Biblię, która była opisana. Opisana na okładce. Na okładce ktoś napisał, ten nocujący gość w tym hotelu Phoenix, takie słowa, który personel sobie znalazł i odczytał któregoś dnia, kiedy sprzątali pokój i przeglądali szafki, gdzie wkładają Gedeonci Nowe Testamenty. Na okładce było napisane następujące zdanie. Ta książka ocaliła życie moje i tego człowieka, którego zamierzałem zabić. Niesamowite. Człowiek chciał popełnić zabójstwo innego człowieka, ale otworzył szufladę, zaczął czytać i Bóg przemówił do jego serca i on zmienił zamiar. A było to tak mocne, że napisał na okładce: ta książka, to co w niej jest, jej zawartość zmieniła to, co ja chciałem zrobić z przekleństwa w błogosławieństwo. Ona uratowała mnie przed popełnieniem czynu i uratowała człowieka, którego zamierzałem zabić. To jest wspaniały Jezus, to jest wspaniałe dzieło Pana Jezusa, że ludzie są dzięki Jego łasce dotknięci i przemienieni. Powiem wam jeszcze taką starszą historię, też autentyczną. Wiecie, w latach 90. było takie ludobójstwo w Rwandzie, w 1994 roku. Zamordowano wiele milionów ludzi. Tam walczyły ze sobą plemiona Hutu i Tutsi. Właściwie to eksterminowano plemiona z Tutsi przez Hutu, którzy byli większością w tym kraju. No i był pewien oddział, który jeździł z taką, taka ekspedycja, misja, która jeździła do tych wiosek, gdzie mieszkali Tutsi, a oni byli z Hutu, i jeździła po prostu w niecnych celach, bo zabijali wszystkich z takiej wioski, Tutsi zabijali i zabierali wszystkie rzeczy. I to powtarzało się, to były częste ekspedycje. Wiele milionów ludzi tam straciło życie w tamtym okresie czasu. I wśród tych ekspedycji, takich w cudzysłowie znowu, takich wyjazdów, takich ekip śmierci, był pewien człowiek, który był dowódcą takiego zorganizowanego wyjazdu i on, kiedy już był na miejscu, gdzie spalono całą wioskę, spalono domy, pomordowano mężczyzn, kobiety, wszystkich, przechadzał się i patrzył, co to cennego można znaleźć, ukraść, zabrać ze sobą, wzbogacić się. I zobaczył książkę, która była w jego języku. I on na okładce zobaczył, że w jego języku, on się pochylił, wziął ją i pomyślał sobie, będę wracał do jednostki, to będę czytał. Będę czytał, jak będę wracał do jednostki. I wiecie, podejrzewacie już, co to jest? Co to było? To była Biblia. Ten człowiek siedział w gaziku, czy tam w jeepie, wracał do swojej jednostki przez prerię
I wiecie, co się działo? Bóg do niego przemawiał. Mówił, źle robisz. Musisz się nawrócić. Wiecie, dlaczego to wiem? Bo on się zgłosił do jednostki, gdzie dojechał i powiedział do swojego dowódcy, podszedł i mówi tak. Dowódco, ja nie będę już więcej zabijał ludzi. Dowódca powiedział, co ty gadasz? Jesteś najlepszy w tym. On mówi, nie, ja nie będę tego już więcej robił. On mówi, dlaczego? Dlatego, że w tej książce jest napisane, że Bóg mówi, nie zabijaj ludzi, nie zabijaj człowieka, nie wolno ci. I ten człowiek, zdziwiony, ten jego dowódca, bo do tej pory to był człowiek, który był zawsze posłuszny rozkazom, mówi, no my cię rozstrzelamy, zabijemy ciebie. On się poddał. Poddał się. Postawili go pod strzechą, ale tam były klany, są tak zwane klany rodzinne, które go wykupiły. Ten człowiek przesiedział resztę tego konfliktu w ukryciu i czytał Biblię. Bóg dotknął jego serca, zmienił jego życie. Złożył świadectwo, które słuchaliśmy. Czarnoskóry mężczyzna, wysoki, w czerwonym berecie, w mundurze wojskowym z Rwandy. Jak Bóg zmienił jego życie w tak tragicznym momencie, gdzie był zabójcą i mordercą. Dzisiaj jest nowym człowiekiem w Chrystusie, nowonarodzonym, bo Jezus przyszedł do takich, którzy potrzebują lekarza. Wiecie, takich historii jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele i mógłbym było mówić. Sam byłem w zakładzie karnym, gdzie pewien starszy człowiek powiedział, proszę panów, czy możecie do mnie przychodzić częściej, żeby czytać Biblię wspólnie. Podpisaliśmy umowę. Człowiek był na wyjściu, po 20 paru latach już siedzenia w zakładzie karnym za poważne przestępstwo. 2 lata mu brakowało do wyjścia na wolność. Był na tak zwanym otworku, gdzie można już iść do pracy. Starszy człowiek, siwy, czytał. Zawsze był przygotowany. Jego Biblia była popisana na spotkania i miał kupę pytań dotyczących Boga i to, jak rozumieć Biblię. Po 2 latach wyszedł na wolność. Bóg pracował nad jego życiem, nad jego sercem. Wiecie, gdzie trafił? Poszedł do kościoła na Siennej, gdzie ja przywożę wam pozdrowienia serdeczne ze zboru stołecznego zielonoświątkowego. Bo Bóg dotknął jego życia i zmienił jego serce. Dał mu nowe serce, mięsiste, pełne żarliwości, pełne miłości. A zabrał te twarde, czarne, pełne śmierci. Człowiek się nawrócił, upamiętał się. Ochrzcił się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i stał się moim bratem w Chrystusie. Aleluja! Czemu nikt nie woła? Aleluja! To Jezus sprawił. Jezus sprawił. Wiecie, dlaczego mogę powiedzieć jej o tym człowieku? Ten człowiek jest już u Pana. Złożył dobre świadectwo. Nie dość na tym, kiedy był już w zborze społeczności, miał tyle miłości w sobie, że myśmy byli zachwyceni, bo widzieliśmy w nim wręcz, że Pan Jezus przez niego po prostu do nas mówi. Tyle miał w sobie troskliwości o nas. I chciał też rozdawać pismo. Zapisał się do oddziału, w którym ja byłem też, Gedeonitów. I został Gedeonitą. Autentyczny fakt. I rozdawał pismo w szpitalu, gdzie pracował, jako posługacz. Czyż Jezus nie jest wspaniały? To jest cudowne świadectwo, że On wszystko może. I to jest niesamowite. Mogliśmy na pogrzebie, kiedy już odszedł do Pana, a złożył dobre świadectwo od naszej społeczności. Byliśmy na pogrzebie, gdzie żona i syn, których porzucił kiedyś, którzy odstąpili od niego, no bo popełnił straszną zbrodnię, kiedyś tam, zgodzili się na pogrzeb. Mogliśmy im świadczyć, że ten człowiek był przemieniony przez Boga. I ta kobieta mówi... Panie, co Pan opowiadasz? To niemożliwe. To był taki choleryk, że on tylko z siekierą po obejściu chodził i patrzył, kogo tu drapnąć tą siekierą. A to wszystko Jezus. Jego syn już dorosły. Kiedy słuchał, że jego ojciec się zmienił, bo Bóg zmienił jego życie, widać było, że odetchnął. Syn mordercy. A teraz człowieka, którego Bóg uwolnił od grzechu. Dał mu nowe życie. Dla niego też dobra wiadomość. Dobra nowina. Wiecie, dzięki wam mogą się zdarzać takie cuda, że ludzie będą szczęśliwi, naprawdę szczęśliwi i będziecie widzieć cuda i znaki. Chcesz widzieć cuda i znaki? Są tacy, co nie chcą? Może tak? Znaki od Boga oczywiście, znaki od Boga, naszego Boga. Jeżeli chcesz, to jest zapewnienie. Kiedy czytamy słowa,
Pan Jezus powiedział do apostołów, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest 15-16 werset. Kiedy zajrzycie do 20, jest napisane, a oni poszli! A oni poszli! To nie jest tak, że Bóg mówi, a przewiewa przez korytarz. A oni poszli i zwiastowali Ewangelię, a Bóg potwierdzał znakami i cudami te wszystkie słowa, które wypowiadali. Chcesz uczestniczyć w tym dziele, żeby być blisko Boga i żeby przeżywać Jego radość, kiedy człowiek jest zbawiony, odkupiony, oczyszczony, oświęcony krwią Pańską, to włącz się i załóż buty do głoszenia Ewangelii. To jest piękne, po prostu piękne. Chciałem coś powiedzieć też o tej służbie, o której tu wspomnieliśmy dzisiaj, The Gideons International. Jedną z takich misji, którą Kościół powołał, ewangelizacyjnych misji, jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów, które rozdaje Słowo Boże za darmo w prezencie. Wiecie, pewnie się dziwicie, czemu tu stoi taki człowiek przed wami, człowiek w czerni, nie? Jeszcze w krawacie, w marynarce, nie? I tak dalej. Bo to jest stowarzyszenie biznesmenów, ludzi wolnych zawodów i specjalistów. Więc ja stoję przed wami właśnie tak jak człowiek w czerni. Ale to nie znaczy, że ja mam czarne serce. Ja mam mięsiste, dzięki Bogu, serce. Chwała Panu Jezusowi. I chcę wam powiedzieć, że ta misja jest globalna. Ona obejmuje 200 krajów. Czy to znaczy, że jest jakiś problem z resztą krajów? Jest. Wiecie jaki? Że są tam religie, które są mocno ukształtowane, które przeciwstawiają się wejściu do tych krajów i głoszeniu oficjalnie Słowa Bożego i głoszeniu zbawienia w Chrystusie. Czy to znaczy, że Bóg tam nie działa? Działa w potężny sposób, ale oficjalnie nie można tego powiedzieć i potwierdzić. Ale również i tam są ludzie, którzy zwiastują Ewangelię. I to jest niesamowite, że żadne sankcje czy różnego rodzaju narzucone przeciwstawienia się rządów nie zatrzymują płynięcia Słowa Bożego w każdym z tych krajów, ponieważ Słowo Boże ma moc i ono przemieszcza się przez granice bez zgód rządowych. Chwała Bogu za to. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas może dołączyć do służby Gedeonitów jako Gedeonita lub pomocnica żona Gedeonity, albo może nie dołączyć, ale również jako Kościół cały jesteśmy zobowiązani wszyscy do tego, żeby się podzielić dobrą nowiną. Chcesz się spełnić? W pełni być chrześcijaninem? Pamiętaj o tym, żebyś miał buty założone do głoszenia Ewangelii. Nasze stowarzyszenie ma na celu przybliżenie Ewangelii wszystkim ludziom tak, w taki sposób, tak mocno, tak mówić, żeby usłyszeli, żeby przyjęli Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Żeby uznali Go jako swojego osobistego Zbawiciela w swoim życiu. I my robimy to poprzez osobiste świadczenie, czyli mówienie ludziom. Pamiętajmy o tym, że świadczenie to jest także nie tylko rozdawanie pisma i mówienie, ale my jesteśmy światłem, odbiciem Chrystusowym. To światło, które nas płonie, to jest Duch Święty, który korzysta z nas jak z latarni, dlatego też mamy taki znak ciekawy, prawda? Z Gedeona, że jest to łuczywo, które pali się w glinianym dzbanie. Gliniany dzban jest symbolem właśnie człowieka. Krew Jezusa jest zbawieniem, które ogłaszamy. I tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że możemy być tymi, którzy są inni. Czy rozumiecie mi, o co mi chodzi? Najlepsze świadczenie to być innym od otaczającego cię świata. Wtedy ludzie zwrócą na ciebie uwagę. Dlaczego jesteś inny? Co w tobie jest takiego, że nie kłamiesz razem z innymi, że nie uczestniczysz w nieciekawych żartach, że nie uczestniczysz w przekrętach? Dlaczego nie robisz tego samego, co wszyscy? Jesteś inny. Dlaczego jesteś inny? I wtedy zaczną ci się przyglądać i będą patrzeć na ciebie. Może czasami z pogardą, ale może czasem z zaciekawieniem,
że masz coś dla nich, czego oni nie mają. I dojdzie do konfrontacji, kiedy będziesz im mógł coś powiedzieć. Mogła powiedzieć, dlaczego jesteś taki, dlaczego jesteś taka. Co się stało, że jesteś taka, że jesteś taki. To jest bardzo ważne. Popatrzcie, większość z nas ma przekonanie, przynajmniej ja takie mam, że taki gedeonita ze znaczkiem, tutaj jest brat Michał z Rzeszowa, zawsze jest szczęśliwym człowiekiem, że może głosić Ewangelię. No bo tak jest, on jest szczęśliwy, zadowolony. Wiecie dlaczego? Bo ci ludzie młodzi przyjmują Słowo Boże i też są szczęśliwi, zadowoleni. I my mamy takie wyobrażenie, czasami takie mam wrażenie, że chcielibyśmy, że wszyscy, którzy nas słuchają, są od razu szczęśliwi. Od razu odwrócą się do nas, powiedzą, ojejku, właśnie na to czekałem, już w tej chwili przyjmuję. Jestem tak rozradowany, że masz dla mnie te dobre rzeczy. A czasami tak nie jest. My byśmy tak chcieli, żeby zawsze było tak, że przyjmuje młodzież, przyjmują ludzie Słowo Boże. Miałem takiego przedstawiciela z naszej centrali z MSG, który przyjechał do nas i powiedział tak, czy wy myślicie, że ja bym nie chciał, żeby mnie wszyscy poklepywali po plecach? Że jestem fair, w porządku i zadowolony? Czy nie chcecie, żeby oni wszyscy, czy ja bym nie chciał, żebym był akceptowany przez wszystkich? Ja bym chciał, żeby mnie ludzie lubili, żeby ludzie zawsze mnie chwalili, żeby byli zadowoleni z tego, co ja robię. Ale jak patrzę na swojego mistrza, który wisi na krzyżu Golgoty, i on już nie wisi, ale wisiał, ale jego krew jest ciągle mokra, ona zbawia. I patrzę na to i przypominam sobie słowa z Biblii, że on był tak storturowany, tak zbity i umęczony, że myśmy twarze odwracali, żeby nie patrzeć na to, co wisiało na krzyżu. Czy chcesz czegoś lepszego? Chcesz przeskoczyć od razu? Musisz przejść przez jedno, żeby wejść do chwały. Więc może czasami trzeba się narazić. Czasami trzeba powiedzieć. Chociaż wydaje się, że to nie jest ten moment. Był taki człowiek, który był gangsterem i bandytą. Może słyszeliście, może nie, o nim na pewno słyszeliście. Z tego, co pamiętam, to się nazywał Gepard chyba, tak? Jakiś człowiek do niego podszedł, tak? Znacie tą historię? Na wybiegu, czyli na spacerniaku i powiedział, Jezus ciebie kocha. I wiecie co, jaką on dostał odpowiedź? No, został pobity ten człowiek, który głosił, że Jezus kocha temu Gepardowi. Skatowany, trafił do szpitala. Ale wiecie co? Te słowa zmieniły życie tego człowieka. On stał się nowym stworzeniem w Chrystusie po pewnym czasie. Uwierzył w Jezusa. On zrozumiał, że jest ktoś, komu zależy na nim. Bo ktoś musiał być odważny, żeby mu to powiedzieć. Powiesz, a dlaczego ja? A dlaczego nie ty? Bóg się pyta, kto pójdzie? I wiecie, jak czytamy w piśmie, to pełno głosu się odzywało zawsze. My pójdziemy, my pójdziemy! Nie, cisza była. I w tej ciszy podnosił się jakiś głos nieśmiały, który pewnie patrzył, że nikt nie idzie. To ja pójdę, panie, ja pójdę, ja pójdę. Jakie cuda, znaki, jakie niesamowite rzeczy czytamy w Biblii później. Że ten człowiek, chociaż bał się, co będzie, poszedł dalej. Ale z Bogiem. Wiecie, Ukraina, nieszczęście, stało się, ludzie uciekli, przeżywają. Rozdajemy Słowo Boże, pocieszamy tych ludzi, bo jedynie Bóg może pocieszyć serca zgnębionych. W ucieczce matek, sióstr, córek, dzieci. Dajemy Słowo Boże. Chodzimy po takich punktach, gdzie są, dzięki Bogu, zaopatrzone w różne prowianty, gdzie ludzie z Ukrainy mogą sobie pobrać je. I ci ludzie, którzy opiekują się tymi punktami zaopatrujące w potrzeby materialne, tak, chemię, inne rzeczy, ubrania, mówią do nas cudownie, że przynosicie nam te wszystkie ubrania, te materiały gospodarcze, to wszystko jest potrzebne do życia. Ale najważniejsze i najbardziej dla nas potrzebne jest to, żebyście nam przynosili pociechę w Chrystusie. Bo nikt nie może pocieszyć tych ludzi inaczej, jak tylko Bóg w tej sytuacji.
To jest Woodstock, koncert. Na Woodstocku, wiecie, to jest ten organizowany przez pana Owsiaka koncert raz w roku. Tym razem on się odbywał już nie w Kostrzyniu nad Odrą, tylko w Czaplinku, na pasie startowym byłym. I zobaczcie, to jest normalnie 75 do 100 tysięcy ludzi, zazwyczaj młodych. Nie mamy żadnych przekazów tak naprawdę informacyjnych na temat tego, co się tam dzieje. Ja nie zachęcam, żeby jeździć na te koncerty. Ja tylko mówię, że są tam ludzie, których spotkałem osobiście, którzy noszą na sznurkach kartki z napisem "Porozmawiaj ze mną". Masz czas? Poświęć mi chwilę. Na takich kartkach na szyi chodzą i noszą. Mogliśmy im zwiastować Ewangelię. Mówić o Jezusie. Umówiliśmy się, że nie damy tylko Biblii, że będziemy rozmawiać z nimi. Że będziemy im głosić, jeżeli będą chcieli oczywiście. I rozdaliśmy 1439 egzemplarzy. Zobaczcie te tłumy, nie? Jeden taki człowiek, który zechciał rozmawiać ze mną, okazało się żołnierz w mundurze, powiedział: Panie, jestem pełen nienawiści do mojego ojca. Mój ojciec był alkoholikiem i zmarnował życie moje, mojej rodziny, mojej matce. Ja go nienawidzę. On już nie żyje, ale ta żółć, to się we mnie wylewa, ta gorycz, ona powoduje, że ja jeżdżę na misję z misji, jeżdżę na najtrudniejsze warunki, gdzie jest ryzyko poniesienia jakiegoś uszczerbku zdrowotnego. Chcę tam znaleźć się, bo czuję się wtedy wypełniony tą nienawiścią do swojego ojca. No dosłownie człowiek pełen nienawiści i złości. I wiecie co? Zapytałem go o to, czy może kiedyś słyszał modlitwę pańską. Powiedział, że matka go uczyła, jak był chłopcem. Poprosiłem go, żeby sobie przypomniał i powiedział mi ją teraz tutaj na tym polu. I on zaczął mówić: Ojcze nasz. I doszedł do momentu, kiedy Pan Jezus powiedział: i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jakby to nie nazywał, odpuść. I w tym momencie ten człowiek, nakręcony jak spirala, załamał się, zaczął płakać, zaczęło się z niego lać, z nosa, musiał się odwracać dosłownie. Bóg dotknął jego, dotknął go tak, że po prostu na klęczkach płakał. Nic nie mógł powiedzieć. Czy coś więcej potrzeba? Nie musisz być mądry, Bóg jest mądry, wystarczy. On jest z tobą, On rozmawia z tym człowiekiem. Kiedyś poszedłem do zakładu karnego w Płocku. Trudno było tam się dostać, bo chcieliśmy rozdać pismo dla osadzonych. Można wejść do cel dosłownie, otwierają ci drzwi, możesz porozmawiać chwilę z każdym, kto tam jest w tej celi, dać Biblię, jeżeli chce, i do następnej celi i tak wszystkie oddziały. I tego dyrektora trudno było przekonać, żeby się zgodził, żeby przekazać Słowo Boże dla tych ludzi, którzy tam są osadzeni. I pomyślałem sobie, pójdę, bo jestem w tym mieście, może mnie przyjmie ten dyrektor. Pomodliłem się i powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli ja tam pójdę sam, jako ja, to ja idę na spacer, ja wrócę z powrotem, ja nic nie załatwię. Ale jak ty ze mną pójdziesz, to wszystko się będzie załatwione. Wszystko będzie załatwione. I wiecie co? Poszedłem. Przeszedłem przez unitarkę wejściową, zobaczyłem dyrektora w pokoju, patrzę, siedzi przy stole, wchodzę do niego, patrzę na niego, on mówi: a pamiętam, sprawa tak wejścia Gedeonitów, żeby rozdać pismo. I on mówi do mnie takie słowa. Pierwsze: a ile wyście rozdali tego pisma? No ja trochę zgłupiałem, bo ja myślałem, że on mnie zapyta, dlaczego chcecie rozdać albo coś innego. A ile rozdaliście pisma? No ja sobie szybko kalkuluję. Na świecie to 8,5 miliarda, a w Polsce to tak 4, 5, 6, 7 milionów. 7,5 miliona. I ten człowiek, słuchajcie, wiecie co on zrobił? No ja sam byłem tak zaskoczony, że nie wiem jak to powiedzieć. Z całej siły grzmotnął pięścią w stół. Swój stół, tego biurka. Walnął z całej siły, łup. Wszystko podskoczyło do góry. Ja myślałem, będzie mnie lał. Ale nie, on podniósł rękę i mówi, krzyczy. I to jest prawdziwa ewangelizacja. Autentyczny fakt. I bierze telefon, mówi: Panie Marku, pan do mnie przyjdzie. Kierownik penitencjarny. Przychodzi kierownik penitencjarny, a on mówi: Panie Marku, dzisiaj środa, do piątku ci panowie mają przejść po celach i pod naszym podobiecznym rozdać pismo. Pan jest odpowiedzialny za to. Pan Marek zgłupiał, bo po prostu myślał, że to jakaś inna sprawa. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Nie przygotowywuj się. Poproś Pana Jezusa, żeby był z tobą, to wystarczy.
to naprawdę wystarczy. Ale Twoje nogi są potrzebne, żeby On z Tobą tam był. Więc idźcie, wstańcie, idźcie, głoście Ewangelię. Będziecie widzieli szczęśliwych ludzi i sami będziecie szczęśliwi. To jest praca, organizacja pracy naszej w Polsce. Mamy prawie 100 obozów. Nie chodzi o to, żeby mówić o nas. To jest łaska Boża, że działamy w 100 miastach. Są tam magazyny Biblii, gdzie w każdej chwili możemy rozdawać ludziom Biblię, jeżeli będą potrzebować, bo pragnienie z sercach będzie, że będą potrzebować Słowa Bożego. A jest napisane w Księdze Amosa, że przyjdzie taki czas, że ludzie nie będą pragnąć chleba, jedzenia i tego, i tamtego, i elektroniki, i sprzętu, i tabletów, ale Słowa Bożego będą szukać. I my jesteśmy przygotowani. Cały czas zaopatrzone są nasze magazyny. To nie znaczy, że stoimy, pilnujemy ich, tylko że rozdajemy oczywiście. 600 gedeonitów, pomocnic w Polsce, pracuje w służbie, modli się. My jesteśmy organizacją, ale w sensie duchowym. Podstawą naszą jest duchowy wymiar przekazu. Powiedzcie, czy modlicie się czasami, żeby Bóg otworzył drzwi serc ludzi do tego, żeby przyjęli Ewangelię? Nie musicie podnosić rąk. Taki jeden gedeonita zrobił to w Gdańsku na menonitów. Któregoś dnia miał prezentację taką, jak ja teraz robię, i spytał się wierzących w kościele, bo tam są, przynajmniej były kiedyś, dwa nabożeństwa. Na pierwszym i na drugim nabożeństwie. Kto z was się modlił, żeby były otwarte drzwi i serca ludzi do przyjęcia Ewangelii? Ale on poprosił, żeby podnieść ręce. Wiecie, 2-3 ręce się podniosły. I on powiedział dalej, i dlatego nie zrobiliśmy wiele w tym roku. Wiele szkół nie przyjęło nas. Dowódcy jednostek nie chcieli z nami rozmawiać. Szpitale były zamknięte. Ludzie nie chcieli z nami rozmawiać. Wiecie, tak się zdarzyło, że on był rok później. To jest autentyczna historia. Nie on mi to opowiadał, tylko ktoś inny z tego kościoła. I on zapytał o to samo wszystkich w tym kościele na menonitów. I kiedy zapytał, kto z was się modlił o to, żeby były otwarte drzwi do instytucji, żeby dotrzeć do ludzi i serca tych ludzi. Kto się modlił? Las rąk się podniósł. Chwała Panu. I wiecie, co on powiedział? W tym roku mieliśmy bardzo dobry czas. Wielu ludzi przyjął Pan Jezus jako Zbawiciela w czasie rozmów z nami. Byliśmy w wielu szkołach, które były otwarte wewnątrz, gdzie po prostu pozwolono nam prowadzić ze świadectwami nawróceń, opowiedzieć uczniom, studentom, mogliśmy widzieć plon, w którym Jezus ma chwałę. Mogliśmy to zobaczyć i uczestniczyliśmy w tym, dlatego że się modliliście. Pamiętajcie, że możemy tyle zrobić, ile nam Bóg da. Jeżeli nie prosimy, to nie otrzymujemy. Pamiętacie z listu taki fragment. A jeżeli prosimy o głupie rzeczy, szkoda czasu, nie? Głupie rzeczy prosić. Pamiętajmy o tym, że są bardzo ważne rzeczy, o które należy prosić Pana Boga. To jest zdjęcie ludzi, którzy są kadrą kierowniczą służby gedeonitów. Dlaczego to zdjęcie wam pokazuję? Bo ci ludzie, każdy z nich jest z innego kościoła, protestanckiego oczywiście, nowonarodzeni ludzie. I dzięki temu możemy podwoić, potroić, poczworzyć działania, aktywność docierania do ludzi w Polsce. Bo mamy możliwość połączenia się w różnych denominacji w tej pracy misyjnej. Jako Kościół możemy zrobić dużo, ale jeżeli się podwoimy, potroimy, potworzymy z innymi kościołami, którzy dają członków swoich do pracy misyjnej, możemy zrobić dużo, dużo więcej. I to jest bardzo duży przywilej dla nas i chciałbym wam to podkreślić. Nie dość na tym, gedeonici włączyli taki program Proste Rozmowy Ewangelizacyjne. Oprócz rozdawania, dystrybucji pisma, świadczenia osobistego i akcji rozdawania pisma, włączyliśmy program, w którym uczymy ludzi, jak głosić w prosty sposób Ewangelię. Warsztaty. Wiecie, dlaczego to zrobiliśmy? Bo w Ameryce policzyli nasi bracia, że na 100 osób w kościele tylko 5 dzieli się dobrą nowiną z tych 100 osób. 5 dzieli się dobrą nowiną z inną osobą, z innym człowiekiem. I niewykorzystany jest materiał ludzki, nas wszystkich wierzących w pełni do tego, żeby to zadanie, które jest bardzo ambitne wszystkiemu stworzeniu na całym świecie, zrealizować.
Więc te 95%, tak jak oni liczą, chcemy nauczyć, w jaki sposób na warsztatach w 2 godziny nie narzucić swoją wolę komuś, ale naprowadzić pytaniami. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie inaczej, jeżeli nie pociągnie go do mnie kto? Mój Ojciec. Więc tak naprawdę przyglądamy się temu człowiekowi, czy on jest gotowy, czy Duch Święty pracuje. Pamiętacie, wyszedł siewca na pole, żeby siać. Widzieliście kiedyś siewcę, który wychodzi na niezaorane pole, tylko na trawę rzuca? Nie, wcześniej musi być Duch Święty, który przeora tego człowieka, żeby był gotowy na przyjęcie ziarna. Dlatego tak ważne jest, że się modlimy o ludzi, żeby się nawracali. Bo wtedy wchodzi do pracy Duch Święty i pracuje z tymi ludźmi. I dotyka ich serc. I oni widzą, w jakim stanie są. Że są w złym stanie. Biblię, którą rozdajemy, mamy z psalmami i przypowieściami. Jest to dla nas chlubą i radością, że możemy również dać młodzieży, ludziom w Nowym Testamencie, w tym wydaniu, również psalmy i przysłowia, czyli przypowieści. To jest UBG. W zeszłym roku, 23, mieliśmy kilka takich wydarzeń. Rozdawaliśmy przez 3 dni w Elblągu Biblię. Od rana do wieczora. 18-20 ludzi. 4 samochody. Rozdaliśmy 5000 egzemplarzy pisma. Mieliśmy kupę rozmów z ludźmi. Mogliśmy im mówić o Jezusie Chrystusie. Poświęciliśmy ten czas, żeby ewangelizować miasto Frombork, Elbląg i okoliczne miejscowości. Modlimy się teraz, żeby Bóg użył tych Biblii do tego, żeby ci ludzie się nawrócili. To jest Szczecin. W Szczecinie 5000 egzemplarzy rozdanych. Rozdawaliśmy przez 3 dni. Zjechaliśmy się z Polski. Było nas około 20 paru osób. Słuchajcie, 5000 egzemplarzy. To znaczy 5000 ludzi dostało Biblię, a część z nich zostało skonfrontowanych i oni podjęli decyzję, że nie przyjmują. A to też jest decyzja przed Bogiem. Więc zwróćcie uwagę, że mieli szansę, mieli nadzieję, możliwość wykorzystać to, żeby poznać Boga, a nie zrobili tego. Ale może następnym razem trzeba się modlić. To jest Poznań. Podobna akcja, 3,5 tysiąca egzemplarzy rozdanych. To jest Wrocław. Tydzień rozdawania. W zeszłym roku, w kwietniu, 16,5 tysiąca egzemplarzy rozdanych. To Kielce. Rozdane tak samo Biblię w ciągu jednego przedpołudnia. To jest Wrocław jeszcze, jak rozdajemy pismo. Widzicie tutaj, w jaki sposób to się odbywa. I to jest jeszcze akcent międzynarodowy. Na górze widzicie koordynatorów takich jak ja, którzy są z krajów takich jak nasz. Czyli za mało jest wierzących, żeby zebrać odpowiednie pieniądze na druk pisma. Żebyśmy mogli sami drukować w Polsce, sami jako Gedeonici, Biblię dla nas, dla Polaków. W związku z tym takie kraje są dofinansowane drukowaniem pisma przez kraje tak jak Stany Zjednoczone. To są przedstawiciele krajów misyjnych, międzynarodowych, którzy są przedstawicielami właśnie tych wszystkich krajów, gdzie docierają Biblię, które są drukowane w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo w Finlandii. I tu są siostry pomocnice, koordynatorki służby pomocnic. I tu widzicie wybory, widzicie też mnie i moją żonę, której dzisiaj nie ma, a serdecznie ją pozdrawiam, bo jest chora. To jest drukarnia w Finlandii, w Mikkeli, gdzie miałem okazję ją zwiedzić, która drukuje tylko i wyłącznie Biblię. Takich drukarni na świecie jest wiele. Widzieliśmy cały proces produkcyjny i dziękowaliśmy Bogu, że są takie miejsca. Słuchajcie, módlcie się o to, żeby było jak najwięcej takich miejsc, gdzie jest drukowana Biblia. Powierz mi, dzisiaj nie mamy problemu z tym. Mamy elektroniczną Biblię, kupę aplikacji. My, Gedeonici, też mamy aplikację, którą używamy, tak i rozdajemy apki, żeby ludzie korzystali. Czemu drukujemy tylko i wyłącznie? Dlatego, że to pismo ciągle jest czytane. Jak pytam moich uczniów w szkole, czy czytają lektury, czy czytają na tablecie, czy czytają w książkę po prostu taką papierową, wszyscy mówią, że czytają książki papierowe. Może to się kiedyś zmieni, ale na razie Biblie drukowane są również potrzebne. To jest nowy obóz w Nysie, powstają nowe oddziały. I to jest jeszcze ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych mogłem świadczyć o służbie Gedeonitów, ale też o sytuacji chrześcijaństwa w Polsce na tle tego dużego powszechnego kościoła i kościoły protestanckie, jak wygląda, w Dallas,
w kościele baptystycznym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcemy świadczyć o tym, że potrzebujemy Biblii i potrzebujemy pieniędzy na druk pisma, ponieważ w Polsce jest zapotrzebowanie na pismo. Rozdajemy 150 tysięcy rocznie Biblii. Przed pandemią rozdawaliśmy 370 tysięcy. Więc są potrzebne Biblie, ludzie przyjmują Biblię, chcą czytać Biblię, a faktem jest to, że niektórzy z was nawet spotkali się, tak, z taką Biblią, być może przed nawróceniem, zaczęli, to była pierwsza Biblia, jaką spotkali, i jest potrzeba, żeby dalej kontynuować tą pracę misyjną. Na zakończenie chciałem wam serdecznie podziękować za modlitwę. To coś z tego Gdańska, nie, co mówiłem, nie, że jak będziemy się modlić, to zobaczymy szczęśliwych ludzi, nawróconych. Dzięki łasce Bożej oczywiście, to nie będą szczęśliwi sam z siebie, nie? Ale zróbmy to coś. Pomódlmy się, pamiętajmy o tej modlitwie. Modlitwa jest podstawą życia chrześcijanina, ale też jest burzeniem bram, murów, przeciwstających się Bogu, wszystkich elementów. I teraz chciałbym was prosić, żebyście pamiętali, że pismo, które my rozdajemy, jest za darmo, ale trzeba mieć pieniądze na drukowanie. Więc każda złotówka, jaką otrzymujemy, przeznaczamy na druk pisma. I dajemy to ludziom za darmo w prezencie. To jest gwarancja. Zostań gedeonitą, zostań pomocnicą. Nie czekaj, aż cię zaproszę. Po prostu będę stał później w korytarzu, podejdź do mnie, chętnie wezmę twój telefon, porozmawiamy później, jeżeli się spieszysz. Zostań przyjacielem gedeonitów. Przyjaciel gedeonitów to jest ktoś, kto się modli, wspiera finansowo, ale pamięta także o tym, żeby być z nimi wtedy, kiedy potrzebują, żeby ich wesprzeć. Także możesz być także przyjacielem gedeonitów. Pan Jezus, kiedy głosił, bo pytali go, kiedy ten czas nadejdzie, że te piękne mury tej świątyni zostaną zburzone, bo on tak powiedział, to powiedział, że ten czas, w którym będzie już koniec, bo on powiedział o dwóch faktach, my będziemy się koncentrować tutaj na przyjściu Pana Jezusa w mocy i chwale, że ten czas, kiedy nadejdzie koniec, kiedy on przyjdzie, będzie poprzedzony głoszeniem Ewangelii. Oprócz tego, że powiedział, że wydarzą się wszystkie te rzeczy, jak trzęsienia ziemi, prześladowania i inne elementy, które się wydarzały wcześniej, już w przeszłości. Trzęsienia ziemi, prześladowania, to powiedział, że musi być Ewangelia głoszona wszystkim narodom na świadectwo dla nich. I my żyjemy w tym czasie teraz, tutaj, teraz, w tej chwili. I jesteśmy uczestnikami tego miejsca zapowiedzi Pana Jezusa, które on powiedział, że zanim to się stanie, zanim on przyjdzie, musi być głoszona Ewangelia. Powinna być głoszona Ewangelia wszystkim narodom, wszystkim ludziom, żeby mógł nastąpić świadectwa tego koniec i przygotowanie tych ludzi do tego, co się stanie. No i to, co powiedziałem na początku z Ewangelii Marka, Słowo Boże daje ich chcenie i wykonanie. Jeżeli Bóg coś mówi, to musi się to stać. Ono nie wraca, to słowo, do niego próżne. Ono wykonuje pomyślnie to, z czym je posyła. Prawda? Czytamy tak w piśmie. I kiedy czytamy i mówimy o tym, że oni słuchali tych słów, idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, w 20 wersecie 16 rozdziału jest napisane, oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Więc jeżeli chcesz mieć piękne nogi, jako zwiastun dobrej nowiny, też jest o tym w piśmie. Każdy chce mieć piękne nogi. A co? Głoś dobrą nowinę, bo jakże piękne są nogi posłańców, którzy przynoszą dobrą nowinę. Na zakończenie, jeżeli pastor pozwoli, powiem jedno świadectwo jeszcze. Być może będzie bardzo ważne dla niektórych z nas ze względu na to, że mamy wśród członków rodzin ludzi, którzy są odporni na zwiastowanie Ewangelii. Mój ojciec, 82 lata, kiedy mu głosiłem Ewangelię, wtedy miał 82 lata, w ogóle nie chciał przyjmować tego. Powiedział, synku, co ty tam możesz mi powiedzieć? Nie wiem, czy ktoś z was zna taki tekst, ale to mniej więcej tak wyglądało. Co ty mi w ogóle możesz powiedzieć? Ciotka, wujenka, wujek, wszyscy byli w dużym kościele, w związku z tym, co ty chcesz mnie wiarę zmienić? No i nie było rozmowy. Ale ja pomyślałem. Powiedziałem, Panie Boże, daj mi mądrość. Kupiłem Biblię. Poszedłem do ojca i mówię,
tatku, powinieneś czytać Biblię. A ojciec mówi, synku, co ty? Niech ksiądz czyta Biblię, bo za to pieniądze dostaje. No ja powiedziałem mu wtedy, tato, ale Pan Jezus powiedział, że On nie odrzuca tych, którzy Go nie słuchają, nie przyjmują, że On ich nie potępia, ale Jego Słowo w dniu ostatecznym będzie sądzić każdego człowieka. Czyli znajomość Słowa jest podstawą do życia. Jeżeli nie znasz Słowa, to jak się rozliczysz ze swojego życia przed Bogiem, kiedy staniesz przed Jezusem? Przecież ty nie czytasz Biblii. No i on tak popatrzył na mnie trochę, może żebym sobie już poszedł i wziął tą Biblię ode mnie. I ta Biblia zaczęła wędrować po jego stole w jego pokoju. Ja widziałem, że on czyta, ja się modliłem. Słuchajcie, trwało to rok. Po roku ojciec przyszedł z tą książką. Już miał słaby wzrok, więc to był duży egzemplarz, duża czcionka. Przyniósł tą książkę i mówi tak do mnie. Synku, gdybym przeczytał tą książkę, jak byłem młody, moje życie zupełnie inaczej by wyglądało. Mówi, będziecie szli z żoną w tą niedzielę na nabożeństwo do swojego kościoła? Ja mówię, tak, to ja pójdę z wami. I on poszedł, wiecie, wysłuchał kazania, poszedł do pastora pogadać, patrzę, on co niedziela już siedzi w kościele, jeszcze przed nami autobusem jedzie. Wiecie co? Bóg zmienił jego życie. Nawrócił się, upamiętał się, ochrzcił się. 82 lata, staruszek, taki wiecie, chudy jak patyk wśród tych wszystkich czekających do chrztu, a on tam wśród nich, nie? Wyobraźcie sobie, to co Boże normalnie? Wiecie, on złożył dobre świadectwo, dlatego mogę wam o tym powiedzieć, bo jest u Pana, w radości swojego Pana, ale muszę wam powiedzieć, że on też był gadeonitą, bo powiedział tak, synek, wiesz, ja mam dużo kolegów działkowiczów, bo ja chodzę na działkę, bo działkowicz był, i oni nie wiedzą nic o Jezusie. Ja bym chciał dać Nowy Testament. A ja mówię, tatko, ale ja ci nie mogę dać, bo ty nie jesteś gadeonitą. A to mnie zapisz i daj mi Nowe Testamenty, bo ja muszę dawać tym ludziom. Ja go zapisałem, bo on był z wojska jeszcze, z wojny porucznikiem, więc nie było sprawy. I wiecie, że on tam ewangelizował na tych działkach. Znany był z tego, że chodził, przycinał drzewa, mając 90 lat. Wstyd mi przynosił, bo to ja powinienem przycinać, ale ja za ciężki byłem. I zwiastował Ewangelię, z tego był znany na tych działkach. Chwała Bogu, to nie jest cud, to jest cud. Chcesz widzieć takie cuda? Stanąć tu i opowiedzieć? Zrób to, co Bóg mówi. To proste. Zwiastuj Ewangelię. Dziękuję. Poczekaj chwilę. Drodzy, jestem wdzięczny Bogu za tych ludzi, którzy swój czas, swoje możliwości poświęcają, aby dotrzeć z Ewangelią. Jak mają uwierzyć, jak nie słyszeli? 2000 lat temu większość ludzi nie umiała czytać, dzisiaj potrafią czytać, więc jeśli dostarczymy im Nowy Testament, a jest w ich sercach pragnienie, to czytają. Jak słyszeliśmy, wiele osób może poznać, usłyszeć tą dobrą wieść. I myślę, że po raz kolejny, bo brat Andrzej jest już kolejną osobą, czy kolejny występ z grupy Gedeonitów. I moją taką myślą, modlitwą jest, abyśmy stanęli przed Bogiem. Ja wierzę, że dobrze by było, aby w naszym zborze też była taka osoba, czy osoby, którym Bóg położy na sercu tą służbę. Abyśmy mogli wychodzić. Może wyjść do miasta, rozdać tym ludziom. Może są różne wydarzenia w zborze, mieć pod ręką, porozmawiać z tymi ludźmi. Generalnie uważam, że należy wykorzystać każdą możliwość. Choćby się jeden człowiek nawrócił. Pomyślmy, cała wieczność. Stańmy zatem przed Bogiem, aby modlić się o brata, o jego służbę, ale też chciałbym zaapelować, abyśmy się modlili o to, aby Bóg powołał sobie pośród nas ludzi, którzy będą służyć, którzy będą gotowi przyjść. Brat Kazimierz Jędrzej jest też jednym z takich pracowników, tak? I jeszcze ktoś, jeszcze jakaś osoba, tak? Jarek, brat Jarek. A więc Bielsko nie jest osamotnione, ale bardziej patrzy na nasz zbór. I chciałbym, abyśmy się pomodlili, abyśmy zawołali do Pana w tej sprawie. I dołączyć do tego zespołu, tak? Bo
bycie Gedeonitą to jest coś ponaddenominacyjne. Zresztą myślę, w naszym zborze nie mamy tych problemów. Kochamy wszystkich braci i siostry, którzy narodzili się na nowo. Amen. Boże Ojcze, tak dziękujemy Ci za służbę braci, za ich wierność, za ich oddanie, za to, że wbrew wszelkim okolicznościom idą, aby rozdawać Twoje święte, żywe słowo. Panie, widzę ich jako takich siewców, którzy rozdają to zdrowe, pełne mocy ziarno, które tylko potrafi zmienić życie człowieka. Błogosławimy ich i prosimy, Panie, abyś otwierał przed nimi kolejne drzwi, kolejne możliwości, aby w naszym kraju powstały kolejne miejsca, w których ludzie będą gotowi służyć w taki sposób. Boże, modlimy się też o nasz zbór. Wierzę, że Twoim pragnieniem jest, aby takie osoby były, które będą rozdawać Twoje słowo. Proszę, abyś ich powołał, abyś włożył w ich serce to pragnienie, a też modlę się o tych, którzy będą wspierać tą pracę finansowo. Błogosław to dzieło. Niech nasz kraj, nasz naród będzie ubłogosławiony przez to, aby wielu, wielu, kiedy przyjdziesz i zabierzesz swój Kościół, aby wielu, wielu braci i sióstr było również spośród tego narodu. Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za każdy przejaw łaski, jaki okazujesz temu narodowi. Bądź wywyższony, Boże nasz. Amen. Tak jak brat podkreślał, będzie tam w holu. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, będzie można porozmawiać tutaj z braćmi. I proszę, weźmy sobie to do serca. I nas Bóg błogosławi. Bardzo Ci dziękujemy za posługę, za zachętę i życzę Bożego błogosławieństwa.